Witam Was serdecznie, kolejne piwo świąteczne. Tym razem na tapetę idzie Ale Browar. A tak naprawdę Gości Szewo. Gości Szewo, które prezentuje swoje piwo świąteczne. Gwiazdor. Piwo świąteczne. 6,2% alkoholu. Miły, uśmiechnięty pan w okularach, nawiązujący w stylu do świąt, w stylu, no w kolorystycznym chociażby zgraniu. Jakże inny jest produkt Ale Browaru, bo o tym miałem tutaj też coś powiedzieć. No, to nie jest piwo świąteczne. Saint No More. Nie znajdziecie tutaj słowa świąteczne, piwo świąteczne, bo to jest Hoppy Dark Ale. No może ten pan i ta generalnie lizaki, candy, bałwanki, może by coś tam nawiązywały do piwa świątecznego, ale wydaje mi się, że daleko temu do piwa świątecznego. Wobec tego piwo świąteczne Gości Szewo. Małe nagazowanie. Jak już wiemy, stylowe dla piw świątecznych. Ja go piłem w Poznaniu. Na targach, na festiwalu, nawet nie wiem, już zapomniałem, jak to się nazywało. No, bardzo przyjemny aromat. Czekolady, cynamonu, tego czego się okazuje od piwa świątecznego. No czekolada, cynamon. Zaraz poczytamy co jest na kontrze. Znowu szkło z Chin. Lejemy. Bardzo brązowe. Z bardzo słabą pianą. Ja nie wiem co jest w tych piwach świątecznych. Proszę bardzo, zbliżenie, buteleczka odwrócona i lecimy. To nie jest czarne piwo, to jest piwo bardzo głęboko miedziano-bursztynowe z taką pianką cappuccino, ale mała, ale słuchajcie, drobnoziarnista, bardzo przyjemna. No, pozytywne zaskoczenie. W kontrze do piw świątecznych, które do tej pory przetestowaliśmy, to piwo świąteczne jest słodko-goryczkowe i muszę powiedzieć, że w pewnym sensie mi się podoba. W aromacie cynamon, czekolada, w smaku wyraźnie czuć imbir, trochę wanilii. Czekolady to już tak nie ma, chyba że takiej naprawdę wytrawnej, 70% edel, jak to jest napisane na czekoladach. No i w pewnym sensie taki mdły cynamon. Imbir bierze górę w smaku. To wszystko zwieńczone dosyć ciekawą goryczką. Piwo zbalansowane. Niesłodki ulepek. Myślę, że takich piw wypiłbym więcej niż jedno, a więc czytamy. Tak trochę nietypowo teraz. Ekstrakt 16 stopni, alkohol 6,2% objętościowo. Bardzo przyjemne piwo. Słód jęczmienny, oczywiście woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, żytni. O, to jest to, co, dlatego mi smakuje. Dla tych, którzy nie są na bieżąco z kanałem Browar Gdynia, słód żytni jest moim słodem ulubionym. Uwielbiam Roggenbier, czyli piwa żytnie. Po prostu Roggen. To jest coś pięknego. Natychmiast je wyczuwam.
Chmiel, drożdże, wanilia, wanilia, imbir, cynamon, gałka muszkatowa. No gałki to ja tu chyba nie wyczuwam. I uwaga, nowość. Optymalna temperatura serwowania od 11 do 13 stopni Celsjusza. I wydaje mi się, że to piwo jest bliższe prawdy. Nie wiem, czy piwa świąteczne pić w temperaturze od 6 do 8 stopni. No te zapachy, aromaty, smak muszą się ulotnić. A ulotnią się w miarę ogrzewania piwa. Ta szklanka nie sprzyja ogrzewaniu piwa, ponieważ jak widzicie, nie dotykam piwa, także nie ogrzewam tego piwa. Ale i tak jest bardzo przyjemne. No myślę, że... Kurczę, na pewno top 3 piw świątecznych według mnie. Gwiazdor wpisuje się w pudło, krótko mówiąc. Nie wiem, czy numer 1, numer 2, czy numer 3, bo jeszcze przed nami Dr. Brew. Dr. Brew też żytnie. Tu jest chyba jakaś podpowiedź. Piwa z dodatkiem żyta. To jest coś naprawdę niesamowitego. No proszę. Gwiazdor czy Święty Mikołaj będzie smakować wyśmienicie. I smakuje wyśmienicie. Krótko i na temat. Polecam. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe piwo. Gwiazdor wpisuje się w klasykę piw świątecznych. Zobaczymy, co będzie z Saint No More. Ja oczywiście oglądałem urywki niektórych degustacji. Coś mi się obiło, że jest to bardzo goryczkowe piwo, ale niech mi ktoś tutaj pokaże, że to jest piwo świąteczne. No, no nie ma takiego słowa. Ja rozumiem, że jest Mikołaj, że są dzwoneczki, że są cukierki. Bardzo przyjemne piwo. Gwiazdor to jest to. Ahoj, gwiazdorzy. Trzymajcie się.